Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drappingu. No co mogę powiedzieć? Słuchajcie, weekend nam się niestety kończy nieubłaganie. No ale ten następny weekend wcale nie będzie, słuchajcie, taki zły, no bo już w piątek mamy Wigilię. No więc to taki krótszy tydzień i taki trochę świąteczny, może kto nie może, kto będzie miał, kto nie będzie miał. W pracy troszkę może luźniej, może jakaś wigilia czy coś, no różnie to wiem, że w firmach bywa. Wiem, że różnie po prostu. W niektórych jest to kultywowane, w niektórych nie. Jeżeli macie ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli gdzieś tam w komentarzach napiszecie, czy u was takie coś się obchodzi, czy nie. U mnie, no raczej nie. Kiedyś się obchodziło, jakieś tam 2 lata temu, a jakoś to może przez ten COVID trochę to bardziej umarło, to fakt. Niestety taka choroba jest, jaka jest. Niestety cały czas szaleje. No ale nie o chorobach, tylko o wielkich wygranych. No i właśnie, czemu tak dzisiaj inaczej? Gdzie tu ten standardowy miks? Gdzie tutaj jest owocowa eksplozja? No właśnie, święta się zbliżają, to pomyślałem, że zróbmy taki typowo świąteczny draping. Czyli mamy zdrapek za 19 zł. Mamy 2 razy Kocham Zimę, mamy 200 tysięcy złotych od Mikołaja i mamy przeklętą gwiezdną fortunę. Mam nadzieję, że dzisiaj to, że będzie mnie potem ręka boleć, to się opłaci, opłaci. Mam taką wielką serdeczną nadzieję. Co mogę powiedzieć? Ja jeszcze ze swojej strony serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale Michu Gra, odcinków z drapkowych, z gierek lotto, z gier komputerowych i myślę jakichś innych ciekawych aktywności na kanale, które mam nadzieję, że w końcu będą. No, mam nadzieję, na pewno w końcu będą. No dobrze. Przejdźmy już do drappingu. Zaczniemy sobie oczywiście standardowo od maluchów. W tym wypadku to będą już za 2 złote od razu, no bo nie mamy tej takiej złotówkowej świątecznej, mamy tylko taką jesienną, no a ona nie bardzo nam pasuje raczej do tego wystroju już świątecznego. Zobaczmy, co tutaj Kocham Zimę nam da jakąś wygraną. Szukamy piątki i szukamy o 17. 32, 7, oj dyszki zabrakło, trójeczka niestety nie jest nasza, 29 też nie, ósemka też nie, ostatnia szansa szympansa, 15, w tym wypadku oddychę za dużo, patrzcie, tą dziesiątkę powinniśmy wrzucić tu i byli bardzo zadowoleni i byśmy wygrali. Pięknie. Byśmy wygrali 70 tysięcy 30. Nie można było tak zrobić. No nie, no ale powiedzcie, no nie można było. Coś by się stało. No nic by się nie stało. Wszyscy byliby szczęśliwi. A ja już najbardziej. No dobrze. Tak czy owak, jest pustak. Kontrolne BES o tym nas informują. Odkładamy to. Koszalina. Od razu do świętego Mikołaja będziemy odsyłać z reklamacją. Zobaczymy, co tutaj. Trójeczka. Trójeczka, 25. A mamy 17, mamy 13, czyli też oddychę za dużo, niestety. Mamy piątkę, czyli o 2 dychy za mało. 26, czyli oboczek, czyli raczej już tu niestety nic nie będzie. Jedynka to zupełnie nie nasze. I piętnastka w tym wypadku o dychę za mało. No dobrze. Kontrolne B, E i S. No niestety kolejny pustak. Zobaczymy, co na to pan Mikołaj przez niektórych. Tutaj pieszczotliwie komornikiem nazywanych. Zobaczymy, czy to komornik, czy właśnie Mikołaj taki z brodą. No z brodą to różnie, to może być bandyta.
żeby go nie rozpoznać. Dobra, sprawdźmy. Oczywiście mamy wygrywające liczby, twoje liczby, ona niedawno miała premierkę, ta zrabka, no i też hojneczka. 21, 19, 15 i 24. Jedziemy. 9, czyli odyszkę za mało. 21, mamy to. Super. Mikołaj coś nam dał. Fajnie. Nie komornik, jaki komornik, proszę pana. Ja tak nie powiedziałem. Bardzo miły Mikołaj. Zobaczymy, to może tylko piątkę dał. To już nie będę go tak chwalił od razu, nie? Złotóweczka. Tfu, jedyneczka, to nie są kwoty. 15, druga wygrana, super. 17, nie, no to już na pewno będziemy mieli ładnie, już na pewno powyżej zwrotu tutaj. 25, no dyszka za dużo. 19, trzecia wygrana, słuchajcie. 21, 19, 15, no to gdzieś tu powinno być 24. To dla mnie to jest oczywiste akurat, nie? 29. Szóstka, to też nie. I 24. No i pięknie, wow. No słuchajcie, piękna, piękna sprawa. Super nam tutaj taki gwiazdkowy draping wyszedł. No bo mamy wszystkie liczby. Jeszcze choinki brakuje. Nie, no już nie można być chciwym. Już tą choinkę dajmy spokój, nie? No dobra, sprawdzamy co tam jest. No to jak sprawdzamy, to słuchajcie, ja was bardzo serdecznie proszę teraz, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi, to szybko kliknie subskrypcję, kliknie dzwoneczek, kliknie łapeczkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. No ale teraz najważniejsze, mocno zaciskamy kciuki, żeby to były jakieś fajne, fajne wygrane, żebym miał fajne święta, bo jeszcze na tyle zostało czasu, że jeszcze bym coś fajnego dokupił, żebym mieć jakieś lepsze święta, takie za 200 tysięcy, to by były święta, co nie? No dobra, sprawdźmy, dziewiątki nie było, 21 jest, no to głęboki oddech, kciuki zaciśnięte, piątka, piętnastka, piątka, no czyli raczej będzie 20 zł, tego możemy się już spodziewać, ale sprawdźmy oczywiście. Piątka dokładnie i 24, piątka, bardzo, bardzo fajnie, 20 zł, czyli już, słuchajcie, jesteśmy na plusie. Co prawda złotóweczkę, ale jesteśmy już na plusie. Taki to Mikołaj, który dał nam dzisiaj plusika przy tej niedzieli na lepszy początek tygodnia. Ha, 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 wygraliśmy. O, ja się śmieję. No dobrze, bardzo, bardzo fajnie, 20 zł, no ale przed nami jeszcze gwiezdna fortuna, na samą myśl o zdrapaniu jej, to wiecie, że ja nie lubię marudzić, ja z natury nie jestem taki marudzący, ale naprawdę ciężko, będziemy najwyżej z postojami robić i będę jakieś opowiastki mówić, bo przy tej fortunie się naprawdę, przy premierce tej fortuny trochę się namęczyłem, no ale tam było kilka, a tu jeden, więc myślę, że damy radę. Już więcej nie będę marudzić. Jedziemy. Tu mamy wygrywające liczby, czyli dokładnie takie same zasady jak u Mikołaja. Mamy też gwiazdkę jak choinkę u Mikołaja. No i mamy dolara, który tutaj ten dolar spowoduje nam pomnożenie. Właśnie dolara mieliśmy na premierce. Jeżeli nie widziałeś, to popatrz jak się męczę z tą zdrapką i jak wydrapujemy dolara. A teraz poszukajmy kolejnego dolara. Tutaj mamy 34, 38, 18, 13 i 16. No to szukajmy takich właśnie liczb. Jedenastka, czyli niestety to nie jest nasza liczba. 39, no to jest oboczek, bo mamy 38. 41 nie ma. 29 to też nie nasza liczba. 15 oboczek.
42 nie ma. 33 oboczek. 19 oboczek, bo mamy 18. Jedyneczka to zupełnie nie mamy takich niskich liczb, mamy tylko dziesiątki i dalej, i potem trzydziestki. Dziewiątka, no to mówiłem, że takich niskich nie mamy. Lotto, proszę się słuchać to, co ja mówię, panie Lotto. Albo pani Lotto, nie wiem. Lotto to raczej on. Lotta by było może, no też nie. Dobra, nieistotne. 24 nie ma. 3 dyszki zabrakło do 13. 17 oboczek. Właściwie pomiędzy nawet. 22 nie ma. 27 niestety też nie ma. O proszę, 1000 zł tu chcieli dać. Uch, ale by było. No to już by były święta. O, by były święta. 6 nie ma. 28 nie ma, jest 18 i 38, ale 28 niestety nie ma. 35 oboczek, no to teraz jedynie mocno, ja mocno trzymam kciuki za dolara, słuchajcie, i sprawdźmy. Jest niestety, o nie, jak muszę to trzymać jednak, przy tej zdrabce to trzeba trzymać. 25, czyli niestety ta zdrabka okazała się pusta, no... Mogła się postarać przy tym moim męczeniu się. No dobrze, jest pusta, mamy tu jakieś O. I patrzę, czy gdzieś jeszcze, no musi być gdzieś jeszcze jakieś inne niż O, prawda? Zaraz się przekonamy, jest i C, jest i C. Dobrze, czyli tutaj mamy pustak z numerkiem 24. Tu mamy dwa pustaki z numerkami adekwatnie. Oczywiście to jest Kocham Zimę z numerkami 28 i 82 i 83, przepraszam bardzo mocno za tutaj moją małą pomyłeczkę. No i mamy tą jedną wygraną, ale za to jaką, która daje nam plusika, cała 1 zł plusa. A to już jest coś, bo oj, dawno, dawno tego plusa nie było. Mam nadzieję, że ten cały tutaj pumetek świąteczny właśnie będzie w takich plusach, że jakieś Mikołaje, gwiazdory, aniołki, gwiazdeczki i inne tego typu darczyńcy będą tutaj mi sprzyjać i coś tam nam w tym lotto będą dawać. No bo tu mamy 20 zł z numerkiem 19, więc bardzo fajny wynik, bo 4 razy to, co zainwestowaliśmy w tą zdrabkę. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście mnie, że subskrybujecie mnie, jeżeli tego nie robicie, to serdecznie zachęcam, że zostawiacie łapeczki w góry, że komentujecie. Bardzo, bardzo jest mi miło, wszystkie komentarze czytam, staram się na wszystkie odpisywać. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Trzymam kciuki za oczywiście wasz cały ten tydzień, no ale i też za mój, sprawa jasna, że tutaj jakieś fajne wygrane nam padną, wam padną, czy to zdrapiecie na kanale, czy sami. Naprawdę. No i co? Ja wam żadnych wesołych świąt nie życzę, bo jeszcze się, mam nadzieję przynajmniej, że tam komputer mi nie wybuchnie czy coś, bo to różnie w życiu może być, że jeszcze nie raz się spotkamy tutaj do świąt i jeszcze sobie będziemy życzyć. A to już po prostu taki przedsmaczek świąt, no bo faktycznie już są na horyzoncie. Dobrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!